No po prostu no nie wierzę. Ten level bardzo podobny już nawet w moim mieście mnie prześladuje. Co jest grane. I teraz będę patrzył na niego cały czas. No tak, to jest nasz plakat. Piotrkowa, Piotrkowi. Nie no, oczywiście to nie jest to samo logo, gdzieś tam bardzo podobne, oczywiście może być gdzieś tam jakaś inspiracja i tak dalej. Chociaż ja wiem, no nie bardzo, ale w ogóle wczoraj rozmawiałem z twórcą tego logotypu. Witajcie w Cudowy Piękny Dniu. Rozmawiałem nie tylko z nim, tylko rozmawiałem w ogóle z trzema różnymi osobami, nowymi osobami, które współpracowały z Royal Division. Stwierdziłem, że będę się już na ten temat wypowiadać, dlatego że tutaj jest w interesie publicznym. Tutaj to, że mam w umowie taki zapis, to tam wiesz, Bartoszu Anaszewski, to w ogóle mnie nie interesuje, dlatego że jest interes publiczny. Polega on na tym, że wiele osób, w zasadzie wszystkie osoby od samego początku nie otrzymywały w całości albo jeżeli coś, no to w jakiejś tam części wynagrodzenie za pracę, więc tutaj jest interes społeczny, polegający na tym, żeby ostrzec inne osoby, żeby wiedziały, że właśnie jak wyglądała współpraca Royal Division, Bartosz Anaszewski z innymi podmiotami. A wyglądała tak i dlatego między innymi rozmawiałem z grafikiem na ten temat logotypu i innych usług, które wykonał. Rozmawiałem też z byłą menadżerką, z innymi podmiotami, które wykonywały usługi właśnie dla tej firmy. Dlatego ten lew będzie mnie prześladować i widzę, że w moim Piotrkowie też mnie prześladuje. A teraz troszeczkę, bo robię zdjęcie tego oto sprzętu, troszeczkę nauki fotografii. Mianowicie chciałem zrobić tabliczkę, ale widzisz, wszystko się odbija, no nie? I co zrobić, żeby właśnie tak się nie odbijało? Zobacz, wziąłem zwykły ręcznik, widzisz, jak już jest jakaś różnica? Teraz jeszcze tutaj się coś tam odbija. Zobacz. Oczywiście tutaj ekran już chodzi, ale jak zrobię pod kątem, widzisz, że już nie ma żadnych odbić. Jak przybliżę obiektyw, to jestem już bardziej na wprost. Już jest lepiej. Jakbym miał jakiś jeszcze teleobiektyw, to byłoby jeszcze lepiej, no nie? Czyli zobacz, zwykły po prostu ręcznik papierowy. Hej, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe, mam jeszcze pozostałości po spinnerach i on jeszcze działa. Niestety one idą do wyrzucenia, dlatego że sprzedaż ich jest zakazana w Unii Europejskiej. Z tego też powodu nawet nie mogę ich dać nikomu, po prostu. Zostawię sobie jakieś takie takie jakieś, nie wiem, nietuzinkowe na pamiątkę, no i to wszystko. Z drugiej strony mógłbym sprawdzić, jak będzie reagować pod wpływem ognia. Dobra, za duży dym, daj się wytwarza, nie będę robić, jeszcze straż przyjedzie. I dopiero będzie. Dobra, wziąłem hulajnogę, no i niestety problem jest nadal. Czyli rozkręcałem ostatnio koło, sprawdzałem, nie uciekało powietrze, chociaż był flak, podpompowałem, ale 2 dni stała hulajnoga i już nie ma powietrza, czyli coś jest na rzeczy. Gdzieś musi którędyś uciekać. No, tylko teraz mam inny problem, nie mogę się tutaj dostać. Nie mogę tej nakrętki odkręcić, bo gdzieś tutaj się przyblokowało. Dobrze, że mam śrubokręt ze sobą. Takie narzędzie czasami się przydaje. No i co, muszę to jakoś podważyć, a po prostu nie mogę. No, mam problem. Dobra, widzę, że mi się udało, czy udaje, no ale niestety musiałem tą nakrętkę zniszczyć. Trudno, wyrzucę ją. Ale nadal mam problem, bo nie mogę włożyć końcówki do napompowania, bo jest po prostu za płytko. To gdzieś weszło. Ta maszynka jest za bardzo wciśnięta. Powinienem ją kombinerkami wyciągnąć. Wtedy byłoby lepiej. No niestety chyba zepsułem do końca. Prawdopodobnie
całkowicie dętka, bo teraz już w ogóle nie ma powietrza, nic, zero. Więc muszę kupić po prostu dętkę i tyle. Ej, co ty? Pokaż jak go obgryzasz. O! Ej, może ktoś wie dlaczego tak robi? Ej, ja ty jesz to? To nie jest do jedzenia. Tamten zaczął obgryzać i strasznie słychać po prostu. Idzo, cześć. Mówię, bo żeby zdjął bluzę. Chociaż nie jest tak bardzo gorąco. No jest dobrze. Dobra, idziemy na hulajnogę streetową. Miłosza kumpel. Siema. A ty nagrywasz vloga? Nie. Ja na chwilę tylko. Przyszedł tylko na chwilę. A tutaj tą hulajnogę zrobić zdjęcie. No i sprzedać. Syna. Dziękuję, dziękuję. Teraz to pokolenie, to wie pan. A, że Miłosz, tak? Że pamięta, że tak? Że uczył tak, go? Tak, wszystko miło. Właśnie przed chwilą się spotkałem z babcią i później z mamą tutaj tego chłopczyka i bardzo miło się zachwalali, że zawsze już do niego podchodzi, do innych dzieci, że jest takim wzorem do naśladowania. Także bardzo miło się to słuchało, to przyznam szczerze. Nie, ale właśnie Miłosz, a za ile ją Miłosz? Nie wiem. Tak, musisz mniej więcej wycenić ją. Nie wiem jeszcze. Żebym też wiedział, bo sprzedajemy tą hulajnogę i inne. Halo. Wiesz też, że możesz, bo cień robicie, żeby dobra. Zrobić... Na cień. Dobra. Fajna hulajnoga. Tak. Polecam. No. Dzięki, ziomuś. Ja to nie polecam, bo mi to dosięga do klaty. Ja polecam. Ja na tym nie potrafię jeździć. Polecam, bo to za wysoko. Bo to jest streetowo, może dlatego. Ej, co, nie. No. Ej, nie wiem, pokaż. Nie wiem, pokaż, nie cokasz. No musisz zastanowić, ile jest warta. Ile? 2000? No. No, na ciebie. Nie żartuj. No. Jak to, nie wiem. No patrz, krótki rękawek. No teraz już może nie, bo już teraz będzie coraz chłodnie, bo Miłosz wychodzi. Wcześniej mówiłem mu, żeby wziął z krótkim, teraz się spocił. Ale wiesz, za pół godziny to już będzie coś... Nie wracam znowu tak chyba. No to nie wracaj. Oj, sprzęcik jest zakurzony. Ojeja. Ojeja, jaki zakurzony, trzeba to wyczyścić. Tak. Z twoimi pięknymi kwiatami? Mhm. A te? To są jakieś nowe? Kwiaty? Tak. Czy stare, nowe kwiaty? W ogóle... Jak w ostatnich miesiącach, tych dwóch, trzech, nie pamiętam kwiaty, tylko na mnie. No, ciebie też widać, ale mają piękne kwiaty. dużo oglądałem filmów na temat boksu i tak dalej, treningów. W ogóle niektórzy piszą, że jak robiłem na przykład coś poza boksem, poza salą treningową, to że powinno się siedzieć na sali treningowej. Natomiast jak oglądałem te wszystkie filmy, jak trenują bokserzy i tak dalej, to okazało się, że oni przykładowo, nie wiem, tam Usyk gra w piłkę, czyta książki, układa jakieś manualne takie rzeczy robi. Tak jak się to nazywa? Mojang? Czy jak to się nazywa ta gra? Że układasz i wyjmujesz i żeby... Yanga? No właśnie, no i na przykład on w to. Teraz oglądałem tego Bivola, co wygrał z Canelo i on znowuż też takie coś w tym stylu kendamy, jakieś takie manualne rzeczy plus... On jeszcze w koszykówkę, nie, to Usyk chyba w koszykówkę grał. Już nie pamiętam, niektórzy w piłkę nożną grają. Po prostu robią, jest dużo rzeczy, wbrew pozorom, poza takich typowo bokserskich. Nie wiem, czy to jest po to, żeby mózg jakoś inaczej funkcjonował, był odzwyczajony od tego. Nie wiem, po prostu robią inne rzeczy, właśnie jakieś takie manualne, nietypowo rzeczy związane z boksem, z trenowaniem. A ty dzisiaj był na grupie... starszych. Właśnie, a kiedy nagrywamy odcinek z argumentami? Aha, następnym razem. Słuchaj, i co, jaka jest różnica? Byłeś u starszych. Duża. Powiedziałeś, że co? Że spokój, cisza jest, tak? No. I większe zaangażowanie. Mhm. Ale cisza taka, że bo u was gadają. A tam? Tam nie ma o czym gadać. Znaczy jak nie ma o czym gadać? No, że... Że jest gadają, cisza. No. Naprawdę? Taka jest? Czy może jest mniej osób i dlatego? Nie. Po prostu bardziej podchodzą do tego. Nie wiem ile z 15 może osób było, ale może jak jest 15 to tak czy siak jest głośno.